Czyli mamy takie wyjście na pół godziny, godzinę z rana. No i mamy tutaj jakieś coś, nie wiem co to jest, no jakaś taka pineska. Starożytna, że tak powiem. Śmieję się, nie wiem co to jest. Czy to zdoba, czy co to jest, czy to jest coś nowe, czy stare. Oj, widzicie? Chodzę tutaj pod liniami wysokiego napięcia. I naprawdę nie ma problemu żadnego ze wzbudzaniem się wykrywacza. O tak. Piękny widok. Leży i się opala. Spójrzcie. Leży, opala się. Widać? Słońce tu świeci. Gdzie leży i się opala. I jest to jakaś tam część talara. Piękne to jest. Nie wiem, to będzie 1,180 albo 360. 360, tak, bo to mała monetka. Słabo widać, może na filmiku będzie lepiej. O, coś tutaj się teraz pod takim kątem zarysowuje. I sobie czeka. Tylko się schylić, wykrywacz niepotrzebny. Jakąś zdobę. Nie wiem, jak ktoś wie, co to jest. Śmiało może wpisać, bo nie mam pojęcia. To jest wielkości 5 zł, troszkę może większe. O, i mamy takie zdobienia wokoło. Jakby klamerka. Tak to wygląda. Monetkę, tym razem jest to 10 groszy PRL, 76 rocznik. No i tyle, no nic nadzwyczajnego, no ale monetka. Mam tutaj, nie wiem co to jest, jakiś łamany medalik. Nie wiem, czy to jest zawieszka. Nic nie widzę. Natomiast tutaj są jakieś tam grawery. Coś podobnego już tutaj znalazłem, też łamane, ale to chyba nie jest od tego. Teraz będzie lepiej widać.